pani stażystka, która przyjmowała mnie do pracy, wiedziała od Marii Jerzewskiej, z którą studiowałem, że interesują mnie książki i uważała, że wspaniale będzie, jeżeli ja w tej bibliotece będę pracował. To była tragedia, bo moje pismo było i pozostało do tej pory niewyraźne. Pisało się ręcznie, w związku z tym wszystko, co ja wypełniałem, się później okazało, że pan Gemczak wyrzucał do śmieci. Po pół roku bodajże nastąpiła konfrontacja tego, czego szef oczekiwał, co ja byłem w stanie zrobić. I gdyby nie pani Steinberg, to prawdopodobnie moje losy by się potoczyły zupełnie inaczej, bo właściwie on nie chciał, żebym ja pracował, ja już też miałem dość. Natomiast Steinberg zaproponowała mi, która wtedy kierowała działem malarstwa, przejście do tego działu i powierzono mi sztukę współczesną, która wtedy się zaczynała od 1945 roku. I to już zadecydowało o tym, że ja stopniowo w to muzealnictwo wchodziłem, mimo że moje zainteresowania właściwie przez pierwsze lata były zupełnie inne. Ja zresztą ostatnio opublikowałem dwa teksty na ten temat. Jeden w ostatnim numerze Odry, drugi w takim specjalnym wydawnictwie IKOM-u, gdzie opublikowano wywiady z takimi Matuzelami, dyrektorami. I właściwie o tym samym, ale trochę pod innym kątem widzenia tą całą sytuację opisuję. I tak mi zeszło tutaj prawie 50 lat. Zacząłem od pomocnika muzealnego przez te wszystkie szczeble młodszego, starszego, asystenta, adiunkta, kustosza. Wreszcie ku własnemu zdziwieniu i nie ukrywam przerażeniu, zostałem dyrektorem muzeum. Zostałem nim dlatego, że dyrektor Litwan, mój poprzednik, miał dość tej atmosfery, która toczyła się w stanie wojennym. Pani Bożena Steinborg działała bardzo mocno w Solidarności, znalazła się jako internowana w Gołdapi, była oczywiście naturalnym kandydatem na stanowisko dyrektora, ale z taką przeszłością wtedy, kiedy Itman się zdecydował odejść, a był to przełom roku 82-83, nie wchodziło to w rachubę. I właściwie namówiono mnie, żebym startował. Ktoś tam z muzeum się jeszcze o to starał. Namówiono też Piotra Łukaszewicza, który już był zupełnie przerażony, że on gotów wygrać ten konkurs. O tym rozstrzygało KWPZPR i Piotr widział siebie wszędzie, ale nie jako potencjalny szef takiej instytucji. Ja zresztą przyznam się, że też widziałam siebie raczej w roli takiego szefa, ewentualnie Muzeum Sztuki Współczesnej, co zawsze chciałem prowadzić. Wtedy już myślałem o tym pawilonie Czterech Kopów, żeby go pozyskać dla muzeum jako jedyny obiekt z okresu przedwojennego zachowany w całości, mimo że przebudowany przez wytwórnię filmów, ale zupełnie sobie nie wyobrażałem, że mam prowadzić instytucję o takim ogólnym charakterze, która się zaczyna od szkieł egipskich, starożytnego Egiptu, a kończy na współczesności. Miałem różne plany, ja to wszystko opisuję i przeszedłem przez te wszystkie etapy. Sądzę, że odchodząc
na samym końcu zostawiłem po sobie jakieś miary uporządkowanie i z dalszym programem instytucje. I dziękuję panu dyrektorowi za zaproszenie na to spotkanie Matuzalenów, bo rzeczywiście coraz mniej nas i coraz krótsza jest ta lista ziomeczka, która, jak pan dyrektor powiedział, nie mogła przyjść. No była pierwszą to z tych jeszcze żyjących osób, które tutaj były zatrudnione, więc jej wrażenia byłyby jeszcze trochę wcześniejsze. Właściwie w tym 47 marcu, to o ile pamiętam z archiwum, to były trzy osoby. To był Hitler, to była pani Starzewska, to był Gębczak. Ktoś tam jeszcze, no więcej ich tam nie było. I parę osób z administracji. Był niejaki Semka, który jeździł zamiast samochodem, to wozem. I to były bardzo później miłe kontakty moje, zarówno z tym pionem merytorycznym, któremu dużo zawdzięczam, jak i bardzo dobre jakieś kontakty z tym personelem administracyjno-pomocniczym. Bardzo sympatycznie wspominam tych poszczególnych kierowców, z którymi jeździłem w teren, tych montażystów, z którymi setki wystaw właściwie realizowałem. No i w ogóle, mimo że tu nie chciałem pracować, to na samym końcu się okazało, że to był dobry pomysł. Dziękuję bardzo.